pozostające dotąd w konflikcie granicznym Syjam i francuskie Indochiny oraz pośrednicząca w tym konflikcie Japonia podpisały wspólny układ. Oba powaśnione kraje zgodziły się na japońską propozycję mediacyjną. Tym samym groźny spór między Syjamem a Indochinami został ostatecznie zażegnany. W Lublinie, jak również we wszystkich ważniejszych ośrodkach Generalnej Guberni, przygotowano śpichlerze, w których złożone zostały olbrzymie zapasy zboża. W regularnych odstępach czasu zboże to przesypuje się oraz bada się skrupulatnie jego temperaturę. W Wiedniu odbyło się spotkanie marszałka Rzeszy Hermana Göringa z wodzem odrodzonej Rumunii, generałem Antonescu. Na zamku Belvedere obaj mężowie stanu odbyli szereg rozmów na temat ważnych gospodarczo-politycznych zagadnień. Otwarcie wiosennych targów w Lipsku, również i w bieżącym roku, stało się wydarzeniem o międzynarodowym znaczeniu. Otwarcia targów dokonał minister Rzeszy dr Goebbels. W halach wystawowych i licznych pawilonach, obok Niemiec, zaprezentowało swoje eksponaty 20 państw obcych. Wydział Zdrowia Guberni Generalnej walczy nie tylko z tyfusem plemistym. Baczną uwagę zwraca się również na walkę z innymi chorobami infekcyjnymi, przede wszystkim z gruźlicą. Godziny pracy w ośrodkach zdrowia zostały podwojone. Każdy chory na gruźlicę lub podejrzany o tę chorobę poddawany jest dokładnym badaniom lekarskim. Liczba łóżek w szpitalach została znacznie powiększona. Każdy groźniejszy wypadek zaziębienia wymaga rentgenologicznego badania. Ludzie, którzy stykają się z chorymi na płuca, winni dla własnego dobra poddać się badaniom lekarskim. Tylko współdziałając z opieką zdrowotną zwalczymy gruźlicę. Pamiętajmy, że słońce i powietrze to najdoskonalsi lekarze. Zamiast używanych do niedawna karet weselnych, kursują obecnie w Paryżu taksówki rowerowe. Obok młodej pary przewidziane jest również miejsce dla teściowej.
Pod kontrolą i opieką Wydziału Gospodarczego rozwija się w Guberni Generalnej hodowla srebrnych lisów. Tegoroczne zbiory drogocennych skórek odesłane zostały do centrali gospodarczej, która przesłała hodowcom wyrazy uznania. Nie mniejsze uznanie należy się hodowcom ze strony licznych elegantek. Operacja? Wyrafinowane morderstwo? Bynajmniej. Upiększanie uroczych manekinów, które wkrótce na wystawach berlińskich magazynów pokażą najnowsze wiosenne modele. Niemieckie eskadry lotnicze przenoszą swoje bazy na teren Bułgarii. Ludność bułgarska owacyjnie wita wkraczające oddziały niemieckie. Niemieckie jednostki wojskowe na afrykańskiej ziemi. Postój na pustyni. Na libijskim wybrzeżu, na południowy wschód od Agadebii, zetknęły się ze sobą niemieckie i angielskie oddziały wywiadowcze. Duża liczba angielskich aut pancernych została zniszczona. Szereg angielskich jeńców wzięto do niewoli. Niemieckie bombowce w ataku. O brzasku nad Oceanem Atlantyckim. Na horyzoncie nieprzyjacielski konwój. Przygotować się do ataku.
bomby zdruzgotane burtem wrogiego okrętu. Statek nieprzyjacielski tonie. Ponowny atak.